Niegowidź to bardzo stara parafia w archidiecezji krakowskiej, położona niedaleko Bochni. Według niektórych źródeł powstała już w 1049 roku, choć bardziej prawdopodobna wydaje się data wskazująca na rok 1262. Niewielu wiedziałoby o istnieniu niegowickiej parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdyby nie fakt, że w Niegowici pracował przyszły papież. W czerwcu 1948 roku młody ksiądz Karol Wojtyła powrócił ze studiów na rzymskim Angelikum. W Krakowie czekała na niego aplikata, czyli przydział pracy. Arcybiskup Adam Stefan Sapieha chciał, aby po teoretycznych studiach w Rzymie młody doktor poznał realia pracy duszpasterskiej. Skierował go jako wikariusza do Niegowici, małej parafijki na końcu świata, a przynajmniej na końcu diecezji, jak pisał przyjaciel Karola Wojtyły. W upalny lipcowy dzień młody wikary dojechał autobusem z Krakowa do Gdowa. Stamtąd jakiś gospodarz jadący furmanką podwiózł go szosą w stronę Marszowic i potem doradził iść pieszo ścieżką wśród pól. Był okres żniw. Ksiądz Karol szedł wśród łanów